Kamil, ja wrócę teraz do Marcina Tybury. No też ostatnio nie powiodło mu się. No nie powiodło się, Byłeś z ja nim. tak Opowiedz, jak jak to mówiłem. wyglądało. Po przylocie wylądowali się generalnie. Chyba było wszystko dobrze, nie? Humory i tak dalej, tego typu rzeczy. Marcina nigdy nie opuszcza dobry humor. On jest zawsze spokojny, stonowany. Nie widziałem, żeby się gdzieś kiedyś zdenerwował. A ja Także, widziałem. no, Nie, no że tak powiem, był zły. Więcej z nim wy przebywasz. jesteście bliżej. Od To może niedawna. ja was zostawię, jeżeli damskie towarzystwo nie jest u mnie widziane. A czy ktoś tak powiedział? Nie, Proszę absolutnie. tu nic nie insynuować. Tak. Zostaję. Wszystko opowiedzą ci recenzenci. Kamil, opowiadaj. No co, no Marcin na pewno duży żal. Duży żal, ale do kogo on ma żal? Tylko i wyłącznie do siebie. I wielokrotnie to podkreśla. To była rzeczywiście ta rzecz, której najbardziej się obawiali trenerzy ci ze Stanów. To była ta rzecz, o której jeszcze z Marcinem przed walką rozmawialiśmy, czyli ten moment rozerwania klinczu. Wtedy wiedzieliśmy, że ten Luis jest niebezpieczny. Ciężko teraz powiedzieć, to nawet jak Marcin no, wypowiada się na ten temat, no, chwila zamyślenia. Do koncentracji. Chciał go sprowadzić ponownie, tak? A powinien rzeczywiście gdzieś tam odejść, przetrzymać. No walka była w zasadzie wygrana, no ale nie można mówić, że walka jest wygrana, dopóki nie zabrzmi ostatni gong, tak? I teraz co? No powiedzmy, że za jakiś czas nikt nie będzie pamiętał, że walka była dobra, no bo była rzeczywiście dobra, była no. Liczy się tylko wynik. Tak, liczy się wynik, bo za 2 lata każdy będzie tylko pamiętał, że o, to będzie. Przerwa u Marcina w rekordzie, czerwony kolor i przegrana przez KO z Derrickiem Lewisem. No dokładnie. Ale on się chyba szybko pozbiera, co? Pozbiera się, ma już bardzo dużą chęć do treningu. Tam delikatne powiedzmy tam odrobinę problemy rodzinne teraz go przetrzymały, ale chciałby jak najszybciej wrócić do Albuquerque. Teraz będzie miał taki moment, że nie ma tej walki zaplanowanej. I może chciałby troszeczkę liznąć nowych rzeczy. Tutaj już kilka treningów mamy też za sobą wspólnych, więc też właśnie chcę te nowe rzeczy poznawać jakieś, żeby się rozwijać, bo to jest dla niego właśnie taki moment. No, ma tą ogromną sportową złość, chce się poprawić, no i czekamy jak się dalej tam ułoży sytuacja, tak? No, na razie jest tak, że po prostu czekamy jakie będą ruchy od strony UFC.